Czy jako pacjent spotykasz się czasami z sytuacją, że dzwonisz do gabinetu, w którym się leczysz, przedstawiasz się, a osoba po drugiej stronie słuchawki nie wie, z kim rozmawia? A może idąc na konsultację, chcesz się dowiedzieć jak najwięcej o czekającym cię leczeniu? Niestety lekarz nie może ci poświęcić odpowiedniej ilości czasu, ponieważ musi się zająć kolejnym czekającym już pacjentem. Czy dzwoniąc do gabinetu chciałbyś kontaktować się zawsze z tą samą osobą, która bardzo dobrze cię zna i wie, na jakim etapie leczenia jesteś? Czyż nie pięknie byłoby móc uzyskać od kogoś odpowiedzi na wszystkie twoje pytania bez presji czasu? W dzisiejszych czasach indywidualne podejście jest bardzo ważne i ujawnia się w coraz większej ilości branż. Możecie spotkać się z tym chodząc na siłownię i korzystając z usług trenera personalnego. Nawet jadąc samochodem do serwisu możemy spotkać się ze stanowiskiem indywidualnego doradcy serwisowego. Jest to coraz bardziej cenione, ponieważ każdy z nas idąc do danego miejsca chce się czuć wyróżniony, pamiętany z ostatniej wizyty. Nikt z nas nie chce być osobą anonimową, tym bardziej w gabinecie medycznym, gdzie zaufanie odgrywa tak ważną rolę. Nazywam się Wojciech Fonferko. Jestem lekarzem implantologiem z prawie 20-letnim doświadczeniem. Założycielem i dyrektorem medycznym sieci gabinetów skupionych na leczeniu implantologicznym, a także właścicielem marki implantystomatologiczne.pl. Implantologia jest moją pasją. Moim celem jest wyedukowanie Was, pacjentów, abyście mogli świadomie podejmować decyzje, jak najlepiej rozwiązać swoje problemy z zębami, a szczególnie ich brakiem. Zapraszam do mojego implantologicznego świata. Poczucie bycia zaopiekowanym to aspekt, który podkreślają moi pacjenci. Nie wynika to z tego, iż ja poświęcam im jakąś nadprogramową ilość czasu, ale właśnie z tego, że od lat w każde kompleksowe leczenie zaangażowany jest opiekun pacjenta. Pacjenci chcą się czuć w gabinecie wyjątkowo, nie chcą być anonimowi, oczekują poświęcenia im czasu, który opiekunowie mogą im zaoferować. Wdrożenie w gabinecie stanowiska opiekuna pacjenta okazało się rozwiązaniem wszystkich powyższych problemów. Osobiście nie wyobrażam sobie na dzień dzisiejszy pracy bez osób na tym stanowisku. Wprowadzenie opiekuna pacjenta było jedną z lepszych decyzji, jakie kiedykolwiek podjąłem prowadząc gabinet. Kim więc jest opiekun pacjenta? Jest on łącznikiem między pacjentem a lekarzem. W znaczący sposób skraca on dystans między pacjentem, który chce zadać jakieś pytania, a lekarzem, do którego nie zawsze pacjent ma dostęp. Dba on również o przepływ informacji między lekarzami w zespole, co jest bardzo ważne przy przygotowywaniu kompleksowych planów leczenia. Opiekun omawia z pacjentem kwestie finansowe. Pomaga znaleźć optymalne rozwiązanie, które będzie zgodne z założeniami lekarza, a jednocześnie możliwe do sfinansowania przez pacjenta. Opiekun koordynuje również plan leczenia. Pacjent, który ma rozpisane kompleksowe leczenie wykonywane przez zespół specjalistów, bez opiekuna bywał często zdezorientowany. Zapominał, co u kogo miał zrobić, że na przykład po leczeniu ortodontycznym musi być jeszcze wykonana odbudowa zębów. W efekcie leczenie przedłużało się lub nie było doprowadzane do końca. Opiekunowie wyeliminowali ten problem, ponieważ to oni przypominają pacjentom o terminach wizyt, umawiają kolejne lub przesuwają je, jeśli pojawi się taka konieczność. Pacjent w każdym momencie może zadzwonić do swojego opiekuna, a ten wie, z kim rozmawia. Jest to szczególnie ważne na początku leczenia. Pacjent przychodząc na konsultację pierwszorazową do gabinetu, w którym jest opiekun, trafia na osobę, która może mu poświęcić godzinę, a nawet więcej czasu na wytłumaczenie wszelkich rozwiązań. Takie podejście jest u nas standardem, którego pacjenci nie doświadczali wcześniej w żadnym innym gabinecie. Później opiekun pacjenta odpowiada również za harmonogram wizyt, począwszy od umówienia wszystkich wizyt po zatwierdzeniu planu leczenia, aż po bieżący nadzór nad ich przebiegiem. Czasami pacjent odwołuje jedną wizytę, która wpływa na harmonogram pozostałych, a opiekun pacjenta uporządkowuje cały ten proces. To w znaczącym stopniu usprawnia też pracę całego gabinetu. Podsumowując, korzyści dla pacjenta wynikające z posiadania w gabinecie stanowiska opiekuna pacjenta, można wskazać następujące punkty. Każdy pacjent ma przydzielonego swojego opiekuna, który będzie z nim przez cały proces leczenia. Jedna konkretna osoba, która doskonale zna jego przypadek. Pacjent ma bezpośredni kontakt z osobą, która doskonale zna sytuację pacjenta.
gdy pacjent dzwoni na recepcję i chce uzyskać konkretne informacje, zapewne nie dostanie odpowiedzi. Podobnie ciężko uzyskać takie informacje, dzwoniąc do lekarza, który zajmuje się jego leczeniem. Natomiast dzwoniąc do opiekuna pacjenta ma pewność, że ten go zna, ponieważ spędza z nim tyle czasu, że go bardzo dobrze pamięta. Po drugie ma pewność, że opiekun pacjenta uzyska informacje od lekarza, których pacjent potrzebuje i przedstawi mu je w zrozumiały sposób. Kolejną korzyścią dla pacjenta jest to, że ma możliwość szczegółowego zapoznania się z opcjami leczenia. Opiekun pacjenta ma czas, żeby omówić szczegółowo plusy i minusy każdego z rozwiązań, które jest możliwe. Dzięki temu, że opiekun pokaże tabelki oraz modele, które ma przygotowane, pacjent będzie mógł podjąć zdecydowanie bardziej świadomą decyzję o rozwiązaniu, które chce u siebie zastosować. Może też w każdej chwili ponownie skontaktować się z opiekunem, aby o coś dopytać. Następną korzyścią, którą pacjenci bardzo często doceniają, jest to, że podczas rozmowy z opiekunem nie ma presji czasowej. Lekarz rzadko może poświęcić godzinę czy półtorej na konsultację pierwszorazową oraz tłumaczenie, czym się różni korona na metalu od korony na podbudowie cyrkonowej albo jakie są rodzaje zębów, implantów itd. Opiekun ma na to czas. To jego główne zadanie i on z przyjemnością pacjentowi takie rzeczy wyjaśnia. Opiekun poprawia też komunikację w zespole podczas leczenia kompleksowego prowadzonego przez zespół lekarzy. Dba o to, żeby do lekarza, który przyjmuje leczenie po innym lekarzu, dotarły szczegółowe informacje, nie tylko jakie leczenie trzeba wykonać, ale też jakie są kolejne etapy i z jakimi dolegliwościami boryka się pacjent. Nie wszystko da się bowiem wyczytać z karty. Opiekun, znając pacjenta, może właściwie wprowadzić lekarza w dany przypadek. W niesamowity sposób poprawia to jakość leczenia. Jak w skrócie wygląda konsultacja pierwszorazowa z lekarzem i opiekunem pacjenta? Pacjent, przychodząc do gabinetu, najpierw rozmawia z opiekunem w recepcji lub specjalnie przygotowanym do tego pokoju konsultacyjnym na temat własnych potrzeb oraz wizji leczenia. Często poruszany jest również wtedy temat budżetu, który pacjent może przeznaczyć na leczenie. W trakcie, kiedy pacjent kończy wypełniać dokumenty lub pije kawę, opiekun referuje lekarzowi wcześniejszą rozmowę i dzięki temu lekarz zna już potrzeby pacjenta. Następnie odbywa się konsultacja w trzyosobowym zespole – lekarz, pacjent i opiekun. Dzięki temu, że opiekun jest obecny przy konsultacji, jest później w stanie szerzej objaśnić wszystkie medyczne kwestie, które mogą się wydać pacjentowi w pierwszej chwili skomplikowane. W trakcie konsultacji następuje szereg badań, na podstawie których lekarz przygotowuje pacjentowi możliwy do wykonania plan leczenia. Czasami trzeba pacjenta skierować jeszcze na dodatkowe badania i konsultacje u innych specjalistów i dopiero potem można opracować odpowiedni plan leczenia. W takich przypadkach szczególnie pomocny jest opiekun, który ustala harmonogram wizyt i przekazuje go pacjentowi. Zawsze po wizycie pierwszorazowej opiekun omawia z pacjentem dalsze kroki. Najczęściej jest to omówienie wstępnego planu leczenia, przedstawienie wariantów, różnych opcji cenowych oraz porozmawianie o tym, jak ceny mogą się zmieniać w zależności od wariantu leczenia. Następnie opiekun pokazuje, w jaki sposób płatności rozkładają się na etapy leczenia, a także pokazuje pacjentowi modele, zdjęcia i inne materiały pomocnicze, aby lepiej zobrazować mu jego przypadek. Żeby uporządkować proces konsultacji pierwszorazowych oraz cały proces leczenia, na co dzień korzystamy w gabinecie z checklist. Pomagają nam one tak przeprowadzić wizytę, żeby nie zapomnieć o żadnym aspekcie leczenia. Jak więc widzicie, opiekun pacjenta jest nieodzowną częścią nowocześnie prowadzonego gabinetu stomatologicznego. W zdecydowany sposób poprawia on jakość obsługi pacjenta. Jeśli chcesz się umówić na bezpłatną konsultację telefoniczną z opiekunem pacjenta, zapraszam na stronę www.implantystomatologiczne.pl. A już w następnym filmie opowiem szczegółowo o diagnostyce przedzabiegowej. Jeśli chciałbyś się dowiedzieć, w jaki sposób można zrekonstruować Twoje braki zębowe oraz jakie są koszty takiego leczenia, umów się na rozmowę z naszym opiekunem pacjenta. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie implantystomatologiczne.pl, na którą serdecznie Cię zapraszam.